Dzień dobry Państwu, dziękuję bardzo za zaproszenie. To są takie wstępne dane, a właściwie dane, które spotkały się też z pewną niespodzianką w trakcie jakby zbierania. Na czym ona polega, to za chwilę powiem. Natomiast patrząc tak szeroko na problem amyloidozy w Polsce, wiemy, że gdybyśmy ekstrapolowali dane statystyczne z zagranicy, czyli głównie ze Stanów i z Europy Zachodniej, powinniśmy rocznie diagnozować około 300-400 przypadków amyloidozy i to być może dałoby nam dopiero asumpt do tego, żeby fantastycznie taką grupę zebrać i przeanalizować. Na szczęście pan profesor Jamroziak z zespołem, czyli z Polską Siecią Amyloidozy, skonstruował taki, wydaje się, racjonalny model podejścia do tego problemu, który za kilka lat zaowocuje tym, że do takiego celu właśnie dojdziemy i być może wtedy nie będziemy musieli przedstawiać amyloidozy w stadium 3A czy 3B bądź 4 według nowej klasyfikacji, jeżeli chodzi o Mayo i nie będą te grupy tak mało liczne. Znamy wiele niekorzystnych czynników rokowniczych, jeżeli chodzi o amyloidozy z zajęciem serca. Są to takie parametry jak wysoka klasa NYHA, wysokie stężenie NT-proBNP, wysokie stężenie CRP, zwiększona względna grubość ścian lewej komory w echokardiografii, podeszły wiek. W klasyfikacji amyloidozy no łatwo jest nam stratyfikować pacjentów, natomiast mamy ograniczone możliwości terapeutyczne, ale to się jednak troszkę zmienia. W tym standardowym stagingu z 2004 roku mieliśmy 3 klasy zaawansowania choroby, w tym ta klasa stage 3 był podzielony na 3A i 3B w zależności od ilościowej zawartości peptydu NT-proBNP. W najnowszej klasyfikacji bierzemy pod uwagę troponiny, bierzemy pod uwagę peptyd proBNP i BNP oraz różnice pomiędzy zaangażowanymi a niezaangażowanymi łańcuchami wolnymi w surowicy krwi. W danych z Mayo wiemy, że to stadium 4, które nas ze względu na zajęcie serca najbardziej interesuje. OS wynosi tylko 6,7. No jest to rzeczywiście coś, nad czym musimy popracować, a przede wszystkim ta wczesna diagnostyka, czyli to, do czego też może wspomnę, od razu przyłożyła się ostatnia publikacja, jeszcze ciepła, profesora Jamroziaka sprzed kilku dni, pozwoli na to, żebyśmy nie obserwowali pacjentów w tak zaawansowanym stadium, ponieważ no, problem amyloidozy, jak wiemy jako klinicyści, jest problemem interdyscyplinarnym i tu takie zrównoważone podejście wielu specjalistów, czy rozpropagowanie takiego sygnału diagnostycznego jakby jest niezwykle istotne. Tym bardziej, że z czasem, no niestety muszę to powiedzieć, z myśleniem pod kątem tej choroby nawet wśród hematologów jest, czy bywa, słabo. W związku z tym no też trudności pewne w zbieraniu grup, dlatego posiłkowaliśmy się tym, że 64 chorych zebraliśmy z kilku krajów, mianowicie z Włoch, Hiszpanii, Niemiec, Chile i Polski. To są diagnozy, które powstały między 2008 a 2021 roku. Według tej zrewidowanej klasyfikacji Mayo zbieraliśmy pacjentów w stadium 3 i 4. Rozkład wieku był zróżnicowany i płci, tak więc różnice w rozkładzie wieku i płci nie były istotne statystycznie. Po to, żeby scharakteryzować te grupy, oczywiście braliśmy pod uwagę skalę wydolności ECOG, ISS, obecność wolnych łańcuchów lambda i kappa i ratio w surowicy krwi, obecność łańcucha ciężkiego, standardowe badania, podstawowe badania morfologiczne krwi biochemiczne, wśród nich albumina, beta-2 mikroglobulina, LDH, badania cytogenetyczne do stratyfikacji genetycznej, badanie morfologii, cytologii szpiku oraz badania pod kątem wydolności poszczególnych narządów, czyli troponiny, jeżeli chodzi o serce, choroby współistniejące
oraz określenie w kwestii wydolności serca wydolności w skali NYHA, obligatoryjnie badanie echokardiograficzne, MRI serca, czy w niektórych przypadkach biopsja serca. Zajęcie narządów, oczywiście układów, to również zajęcie nerek, ocena również pod kątem neuropatii obwodowej i neuropatii wegetatywnej, zajęcie wątroby oraz zajęcie przewodu pokarmowego. Wśród przyczyn śmierci zdecydowanie incydenty kardialne w większym stopniu w stadium 4, bo tam mamy te dwa czynniki związane z ryzykiem sercowym. Tutaj, proszę Państwa, ponieważ te dane jakby cały czas są gromadzone, to na co byśmy się natknęli właściwie w ocenianiu poszczególnych grup terapeutycznych, to było to, że zupełnie inaczej kształtuje się obraz czy przeżycie tych pacjentów, którzy otrzymywali w schemacie daratumumaba, a całkowicie inaczej ci, którzy daratumumabu nie dostawali. W terapii stosowano oczywiście sterydy, melfalan, bortezomib, talidomid, lenalidomid, pomalidomid w różnych układach i plus daratumumab. Oczywiście ten daratumumab przez ostatnie półtora roku, więc tutaj pewna trudność w zrównoważeniu grup doprowadziła do tego, że tylko w ten sposób mogę przedstawić te dane. Widzimy, że wszyscy pacjenci, którzy otrzymują daratumumab, żyją i nie wymagali oni również zastosowania drugiej linii terapii. Część z nich uzyskało, konsolidowano tą terapię za pomocą autotransplantacji komórek krwiotwórczych. Więc tutaj takie podejście pacjent z daratumumabem versus pacjent bez daratumumabu wydaje nam się bardzo istotne. Tutaj krzywe, jeżeli chodzi o rozkład wieku, rzeczywiście ten wiek pacjenta był powyżej 65 roku życia, wiązał się z większym zaawansowaniem choroby i z większym high risk, jak widzicie Państwo w tej analizie. Odpowiedź na leczenie najlepsza była w schemacie DARA-CYBOR-D, czyli tak jak obserwowaliśmy to w badaniu w Andromeda. W podsumowaniu, proszę Państwa, należy podkreślić, że w przedstawionej grupie chorych z amyloidozą AL najlepsze wyniki terapii uzyskano stosując schematy z daratumumabem. Stosowanie DARA znacznie wydłużyło OS chorych z amyloidozą serca w stadium 3 i 4 według Mayo. Schemat DARA-CYBOR-D pozwala na znaczną poprawę głębokości uzyskiwanej odpowiedzi hematologicznej i narządowej. Leczenie schematem DARA-CYBOR-D lub DARA-BORT umożliwia dalsze leczenie konsolidujące autotransplantacją i uzyskanie ujemnego MRD, co jest bardzo korzystnym czynnikiem rokowniczym. U chorych z zaawansowaną niewydolnością serca dostosowana do stanu chorego intensyfikacja chemioterapii z daratumumabem pozwala na zmniejszenie liczby działań niepożądanych, czyli powikłań głównie związanych z układem krążenia. Tutaj muszę podkreślić też ten fakt, że z punktu widzenia transplantologa, bo tym się głównie zajmuję, bardzo istotne jest to, że terapia daratumumabem często przesuwała nam pacjentów z grupy wyższej NYHA do niższej, która pozwalała na zakwalifikowanie tych pacjentów do transplantacji, czyli taką konsolidację, która owocuje długim OS-em. Tak samo stosowanie daratumumabu, co jest zresztą udokumentowane w późniejszych badaniach, czy w obecnych danych, które posiadamy w formie podskórnej, pozwala na zminimalizowanie objawów niepożądanych, a szczególnie też monoterapia pozwala na takie zrównoważone podejście do pacjentów rzeczywiście z najbardziej zaawansowanym stadium choroby, czyli w tych stadiach 4, gdzie możemy rozpocząć od monoterapii daratumumabem, a potem w zależności od reakcji pacjenta dostosować to leczenie. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję bardzo. No, nie możemy się doczekać daratumumabu w amyloidozie, to bardzo potrzebny lek. A ja mam takie pytanie też do transplantologa. Czy pacjent, który czy podara, czy nie podara z amyloidozą AL, ma remisję hematologiczną, uważa, że transplantacja cały czas jest celem tej terapii, czy elementem strategii ważnym?
No tego do końca tak naprawdę nie wiemy. Wiemy, że przed erą daratumumabu tak naprawdę do transplantacji kwalifikowaliśmy pacjentów z tej pierwszej i drugiej grupy, prawda? I że to było jedynie jakieś 15-20% pacjentów. Więc w tej chwili myślę, że czas pokaże nam, czy jak trwałe będą te odpowiedzi na schematach DARA i czy rzeczywiście być może porównanie DARA plus auto i DARA bez auto pozwoli nam odpowiedzieć na takie pytanie, czy ta transplantacja w tym modelu przetrwa. No bo ja muszę powiedzieć, że doświadczenia moje są takie no, dość trudne, jeśli chodzi o pacjentów z amyloidozą, poddawanych transplantacji. Nawet młodzi ludzie z zaawansowaną, nawet nie bardzo chorobą, no jednak ten przeszczep znoszą dużo trudniej. Stąd moje wątpliwości, tak ogólnie pytam, czy to... Tak, to zaawansowanie choroby, czyli jakby masa amyloidu zakumulowana w samym mięśniu sercowym jest chyba tym czynnikiem ryzyka, bo wiemy, że no, faktycznie, tutaj nie mówiłem, bo to trzeba by całą teorię jakby, czy patofizjologię amyloidozy przedstawiać, że uzyskanie samej remisji hematologicznej, prawda, rzeczywiście daje częściową odpowiedź narządową, natomiast tutaj chyba przyszłość leży jednak w lekach, które są ukierunkowane bezpośrednio na amyloid i to być może będzie takim wsparciem, które albo nam odpowie na pytanie, czy to wystarcza w leczeniu amyloidozy, czy być może wtedy dopiero ta autotransplantacja będzie na przykład mniej ryzykowną procedurą. Ale no, chcielibyśmy daratumumab mieć w tej chorobie. Zdecydowanie. Na razie RDTL. W sumie jeden z nielicznych leków zarejestrowanych. Czy ktoś ma z Państwa pytanie? Dziękuję bardzo.